Amerykański jubiler okradziony przez najlepszego przyjaciela, warte 10 tysięcy dolarów błyskotki, zniknęły, kiedy Chuck Roberts obsługiwał klientkę. Wszelkie ślady wskazywały, że kolczyki i diamenty ukradł jego pies. What is that baby doing? Podejrzenia potwierdziły zdjęcia rentgenowskiej pupila. Widać na nich kolczyki i dwie plamki, które najprawdopodobniej są diamentami. Dziwnymi preferencjami spożywczymi czworonoga zainteresowały się liczne amerykańskie media, między innymi wychodzący w Stanach Zjednoczonych Narodowy Magazyn Jubilerów. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiać będą Dorota Gawryluk z Polsatu i Andrzej Godlewski z TVP. To już druga debata z cyklu debat zaplanowanych przez Polsat i Polsat News. Kampania polityka wyborcza musi być uprawiana na poważnie. To jest bardzo poważna sprawa. Komputer dla każdego dziecka to lżejszy tornister. Komputer dla każdego dziecka to nowe technologie i nowe wyzwania, ale przede wszystkim krok w przyszłość. Jeżeli pan pozwoli, wręczymy podstawę ekonomii, bo żeby dobrze policzyć, trzeba wiedzieć, ile to kosztuje. I w zespole nie są potrzebni specjaliści. Nawet na politologii są podstawy ekonomii, więc jesteśmy przeszkoleni w tym temacie. Dziękujemy za książkę, przekażemy ją na Wielką Orkiestrę Pomocy z podpisem na przykład pana Kopotki. Myślę, że będzie bardzo dobry. Może pan się też podpisać. Może pan się podpisać. Będziemy dużo rzeczy przekazujemy. W każdym razie do rzeczy. Sprawdziliśmy, że pana pomysł tableta dla każdego ucznia to jest około 9 miliardów, to jest ponad 9 miliardów złotych. Mamy taki jeden wierszyk, który chcielibyśmy panu przewodniczącemu wygłosić i także sprezentować. Pan przewodniczący, bardzo proszę. 3, 4, 5. Idzie grzesz przez kraj, worek monet niesie, a przez dziurkę pieniądz ciurkiem sypie się za grzesiem. W Mielnie nikt nie wypina się na turystów, choć nagich pośladków jest tam pod dostatkiem. Tamtejsi ratownicy symbolicznie zakończyli sezon kąpielą w morzu bez kąpielówek. Nazywają ten zwyczaj skokiem białego delfina. To jedna z ostatnich okazji, by choć trochę opalić tę część ciała, którą na co dzień skrywa służbowy ubiór. A może to tylko listek figowy dla naturystycznych zapędów. Znikają też połączenia wszystkich tych pociągów, które pojawiły się w okresie wakacyjnym, czyli aż 58 pociągów w całym kraju zniknie. Dlatego też pasażerowie na pewno to odczują dzisiaj, 1 września, przez najbliższych kilka dni, ale na 13 stacjach w Polsce będą. Ewcia Paluszkiewicz, przepraszam państwa za to i Ewę przepraszam także za to, bo brzmi jakby nadawała ze statku kosmicznego. Tam akurat łatwiej niż na PKP zmienić rozkład jazdy, ale nie brnijmy w to. A na koniec historia ze sklepu odzieżowego w Austrii. Tam pojawiła się niecodzienna klientka. Krowa Laura uciekła z obory i postanowiła skorzystać z ostatnich letnich wyprzedaży. Jak gdyby nigdy nic, weszła na dział damski i przeszła się między półkami. Chyba nie znalazła nic w swoim rozmiarze, bo zdegustowana opuściła sklep i wróciła na farmę. Nie ma zmiłuj. Proszę zobaczyć, w jakich warunkach pracowali na ulicach Nowego Jorku i w jakich warunkach jeszcze na północy wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych przez najbliższy czas będą robić, wykonywać swoją robotę reporterzy amerykańskich telewizji. Take a look, we have another surge here coming. Whoa! Another surge here. Whoa! Okay. Oh my god. Panie prezesie, tych dwóch wielkich nieobecnych, ktoś ich głosy musi, że tak powiem, zagospodarować. Jak pan myśli, panie prezesie, tutaj tablica nam się troszkę przewróciła, to jest niestety podmuch wiatru niespodziewany.